Cześć wszystkim. 27 maja 2021 roku i chciałem powiedzieć kilka słów o filmie zatytułowanym Ostatni cesarz w reżyserii Bernardo Bertolucciego, znanego z takich filmów wcześniej jak Konformista czy Ostatnie tango w Paryżu. Film jest z 1987 roku i film dostał 9 Oscarów, więc chyba dużo. No, w zasadzie film jest okrzyknięty w samych superlatywach. Ja natomiast chciałbym tutaj pokazać rzeczy, które w tym filmie mi się nie spodobały. No i o nich powiem. Przede wszystkim po pierwsze dlatego dialogi, aktorzy mówią po angielsku. Mi się to bardzo nie podobało w tym filmie. To nie powinno tak być. Tutaj powinno być w chińskim, i na angielskie napisy. Dlaczego Bertolucci zdecydował się na anglojęzycznych aktorów i dlaczego ten film jest, aktorzy mówią po angielsku? A to dlatego, bo jeżeli by mówili po chińsku, to film nie mógłby startować do tylu, nie mógłby być nominowany do tylu Oscarów i tyle Oscarów wygrać, ile wygrał. Byłby nominowany jedynie do filmu nieanglojęzycznego i to wszystko. Moim zdaniem dlatego właśnie Bertolucci zrobił tak, że aktorzy mówili po angielsku i to jest wada tego filmu, moim zdaniem, tak? Bo on nie mówi o Chińczykach, tylko o tym. No nie ma atmosfery po prostu tej chińskiej, jak się słyszy ten chiński. Ja oglądam chińskie filmy i można i uważam, że te filmy są o wiele lepsze, jak są po chińsku, niż jakby był dubbing angielski na przykład, albo aktorzy mówili po angielsku. Jest to sztuczne, nieprawdziwe, zafałszowane. To niech teraz Bertolucci, szkoda, że nie robił tych po prostu filmów włoskich, gdzie aktorzy mówią po angielsku, tak? No wiedział, że będzie to wielki film i prawdopodobnie dlatego wszystko było robione pod Oscary. Tak jest moje odczucie. Druga rzecz, moim zdaniem film ma cechy rasistowskie, pokazuje te Chiny. I Chińczyków trochę jakby głupszych, tak, żeby oni czerpią z kultury europejskiej, czy tam europejsko-amerykańskiej, jakby tam nazwać. No i że tutaj jak gdyby ci Chińczycy to trochę niżej stoją, bo główny bohater tego filmu, czyli Piu Yi, czyli ostatni cesarz z tej chińskiej dynastii mandżurskiej, ma nauczyciela Anglika, w zasadzie Szkota, którego grał Otulo, a który jest Irlandczykiem. No i tutaj właśnie pokazuje, że tutaj ten, on jest taka postać, taka wyważona, gentleman z wielką wiedzą. No a tutaj ci złodzieje, ci eunuchowie, ci co tam byli w tym pałacu, no to złodzieje, którzy okradają własnego cesarza i tak mało zreformowani i tak ten. Jest to rasistowskie pokazanie kultury, co zrobił Bertolucci. Kultura chińska jest znacznie starsza od kultury europejskiej, jest znacznie bogatsza. Więcej wynalazków wymyślili Chińczycy i jest to zafałszowany obraz, który pokazany jest u Bertolucciego. Tym bardziej, że tutaj jeszcze na uwagę wskazuje, że ten Johnston, tak, ten profesor, ten nauczyciel tego ostatniego cesarza, to on był zafascynowany kulturą chińską, o czym nawet nie jest w ogóle powiedziane. Konfucjuszem, Tai Chi, filozofią chińską i tutaj nie ma nic na ten temat. No bo nie może być, tak? No bo to jest film dla Amerykanów, żeby Amerykanie po prostu byli zachwyceni, jak oni tutaj pomagają tym, prawda, rozwinąć się tym Chińczykom, ta kultura amerykańska, czy tam angloamerykańska. Kolejna taka rzecz to właśnie jak jest pokazywane, jak jest sprzedaż opium, tak? I są, Chińczycy są uzależnieni od palenia opium, są narkomanami. To w filmie jest powiedziane, że to Japończycy sprzedają i mówią, gówno prawda. Tutaj ten dealerami opium. Dealerami opium w tym w Chinach są Anglicy. Po prostu to jest sposób wyzyskiwania Chińczyków. Jak ktoś nie wie, to może sobie poczytać o wojnach opiumowych w Wikipedii. Natomiast tutaj w ogóle nawet słowa na tego nawet nie ma na ten temat.
Kolejna rzecz, w ogóle ten Johnston tam, co się znalazł przy tym cesarzu, moim zdaniem to był agent po prostu, to nie był jakiś tam nauczyciel i w ogóle, no to jest w ogóle, to są bajki dla naiwnych, kto w takie głupoty będzie wierzył, że jakiś Europejczyk, który znajduje się gdzieś mogący i wywierać wpływ na rządy w Chinach, na politykę w Chinach, to on jest gdzieś jakimś tam niezależnym sobie nauczycielem. Nie, ja uważam, że on był tam opłacany przez królową, przez rząd i on tam był bardzo dobrze mocno ustawiony i dlatego on tam się znalazł. No tylko, że nie, no takich rzeczy to nie można napisać. No jeżeli i w Chinach znaleźli się jacyś grabieżcy Chin, tak, którzy tam źle Chinom życzą, to są Japończycy, to nie są Anglicy. Nie, Anglicy to nie oni, to tam cywilizację Anglicy przynieśli do Chin. To jest oczywiście wierutną bzdurą, że tam cywilizacji nie było, bo cywilizacja tam była chyba od 6 tysięcy lat. Znaczy może przesadem. Ale chyba, ale na pewno ta cywilizacja chińska jest najstarszą dotychczas istniejącą na świecie. Więc ten, no, tutaj to jest, no w ogóle to są takie bzdury Bertolucci tam pokazał, że no, kolejna jakaś taka warta uwagi rzecz, taka negatywna w tym filmie, no to po prostu jest infantylizm i naiwność w pokazywaniu tych postaci, tych Chińczyków, w zasadzie samego Piyu, jak i jego dwóch żon. No to są jak gdyby takie, no, to są postacie takie czarno-białe, tak? Żony te jego żony to takie naiwne, kochające niby i w ogóle takie wrażliwe, że jakby z żadnego takiego zmysłu życiowego nie mają, a ten cesarz to w ogóle nie wiadomo, czym się kieruje, tak? No podejrzewam, że właśnie poszedł tam do Japończyków kolaborować z Japończykami, doskonale o czym wiedział. To tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu z egoizmu, bo chciałby mieć wygodnie, tak? Bo jakby tam do nich nie poszedł, to byłby zwykłym Chińczykiem, tak? No nie bardzo umiałby się utrzymać, więc szukał jakichś tam honorów, zaszczytów, miał nadzieję, że gdzieś tam ta fala go wyniesie. I tak to tam wyglądało. No, no to jest takie robienie filmu biograficznego, historycznego, z takimi postaciami Scarlett O'Hara, nie wiem, czy tam z tych Przeminęło wiatrem, takie w ogóle totalnie nieprawdziwe. No to jest jedno wielkie nieporozumienie to, co robił ten, co zrobił Bertolucci. Mi się to bardzo nie podobało. To po prostu to jest takie, no tym bardziej, że takie jeszcze podejście rasistowskie jest w tym filmie i to mocno widać. No tak, to są minusy tego filmu i to są bardzo wyraźne minusy. Myślę, że to ciekawe, jakby w ogóle ten, nie wiem, Włoszech może było, albo Grecja, jakby zrobili film o Włochach, tak jak tam ten, kolonizują Półwysep Apeliński, pokazują tam, nie wiem, tych może Etrusków, albo tam te inne narody, co tam w Kampanii mieszkały, czy na Sycylii, jak właśnie Grecy tam zakładając kolonie przynoszą tam cywilizację. Ciekawe, jakby Bertolucci na to zareagował, jakby to mu się podobało. I właśnie tutaj taka wyższa kultura, jakiś tam nauczyciel grecki, tak, i ciemnota apenińska. Tak. No nie wiem, jakby do tego podszedł. No, to mi się w tym filmie nie podobało. No, takie plusy tego filmu, tak, jest kolejny minus, to może to ja uważam, że to jest minus, to brak, za mało jest jednak chińskiej muzyki w tym filmie. To jest, europejska muzyka jest tam niepotrzebna, to jest film o Chinach, to nie jest film o Europie, więc nie powinno być w ogóle europejskiej muzyki. Ta japońska muzyka moim zdaniem trochę nie zdaje egzaminu w tym filmie, tak. Jednak jest troszeczkę, no i inna jest, jak oglądałem chińskie filmy, to ta muzyka jest trochę taka, a ten trochę zupełnie inna. No kolejna rzecz, która to na obsadzenie na przykład w roli Chińczyka, akurat temu chyba on był, nie wiem, tam przywódcą tych eunuchów, czy już, nie wiem, na tym dworze, Japończyka, tak? No oczywiście Europejczyk to nie rozróżni, czy to jest Japończyk, czy Chińczyk. Tagawa się nazywa ten aktor, znany z takiego filmu Mortal Kombat. To pewnie to każdy, może tam większość ludzi to kojarzy, Mortal Kombat. No i to też, no nie wiem, to takie trochę jaja sobie robił, Japończyk Chińczykiem. No ta, no ten skoś ma skośne i tamten ma skośne, czy jednakże jest to, ten fizjonomii jest widoczna różnica między Chińczykami a Japończykami. I do tego jeszcze Koreańczykami, więc oni się jednak trochę, plus jeszcze Wietnamczycy na przykład, jeszcze zupełnie inaczej wyglądają, więc to da się odróżnić.
Pozytywy. No to jak u Bartolucci, jak Bartolucci umie takie ten duże sceny kręcić, to mi się zawsze podobało. U Bartolucci'ego takie zbiorowe sceny, tak, tam gdzie jest dużo ludzi, to on to fajnie kręci. Jakieś duże budynki, fajne przestrzenie, to Bartolucci to potrafi zrobić. To mi się podobało. No, z tak operatorskiego punktu widzenia, to ten film jest naprawdę fajnie zrobiony i to tutaj mi się bardzo podobało. Na pewno jest dużo pracy włożone w ten film, dużo wysiłku, zaangażowania. Jest w miarę sprawnie opowiedziana historia tego cesarza. Trochę ten wątek rosyjski został bardzo mocno skrócony tam do kilku minut, no ale ten film potrwał pewnie jeszcze dłużej. No, jakieś takie tam, jakieś infantylne, naiwne takie momenty tam, żeby połączyć te historyjki i to pokazywać tam. No ale to tak, no to jest film biograficzny mimo wszystko. Też Bertolucci robi, no, moim zdaniem, też propagandę. W jakimś tam stopniu jest to film propagandowy. No. Jakieś trochę takie ten ubarwianie tego cesarza. W Konformiście też tak było widać, że tam też było trochę tam propagandy w tym filmie. No co niedobrze wpłynęło mimo wszystko. No ale to znaczy trochę o co innego chodziło może w Konformiście, więc dało to się jeszcze tam przełknąć. Tam tego usprawiedliwiania tych Włochów za kolaborację, za faszyzm, tak? Bo to jest tam rozprawienie się trochę jakby z faszyzmem Konformista. No ale tutaj też, no, też musiał chyba być trochę poprawny z komunistami, bo tam nic nie było o ludobójstwach, nie było takich scen śmierci ludzi i tak dalej. No tam wiadomo, to tam ludzie milionami umierali w tamtych czasach właśnie, jak żył ten ostatni cesarz. No film jak najbardziej godny jest polecenia, godny jest obejrzenia. Jest to jakiś bardzo duży kawałek historii kina. Bertolucci, mimo że jakieś tam można mieć tam do niego takie zastrzeżenia, takie jakie tutaj tym przedstawiłem, no mimo wszystko to jest bardzo dobry, bardzo i wybitny reżyser, no czy był, bo już umarł. I to jeden z największych moim zdaniem tych reżyserów na świecie. Myślę, że też ten swój, myślę, że można powiedzieć, że też swój swoje kino stworzył. No, no, nie była reżyserem powtarzalnym. To miał własny sposób widzenia rzeczywistości, własny sposób jej kręcenia. Jednak odmienna od tych trochę włoskich tych reżyserów, którzy byli przed nim. Bardziej taki, jakby taki, te sceny te właśnie ze względu na takie duże sceny kręcone u niego. No myślę, że tym się różnił. To tyle o tym filmie. No. Mimo wszystko ten film ciekawy. Tam trochę można się dowiedzieć o historii, ale jednak tego filmu nie wolno brać jako historyczny. Jednak jest tam dużo takich przeinaczeń i jak już coś, to lepiej czytać książki historyczne, opracowania, najlepiej różnych autorów i nie tylko angielskich, bo Anglicy też mają propagandę w swojej historii, to bardzo mocno. To tyle, to pozdrawiam, miłego dnia.